ja jestem od 25 lat w zawodzie. Przez wiele lat mikrobiologia w ogóle była niedoceniana. To znaczy, nawet w tych pierwsze publikacje dotyczące na przykład takiego holistycznego podejścia do leczenia stopy cukrzycowej ukazywały się 10-15 lat temu. Mikrobiolog nie był uwzględniany. Mówiliśmy o zakażeniach, czyli mówiliśmy o identyfikacji i izolacji bakterii, o oznaczaniu ich lekowrażliwości, ale nie wiedzieliśmy, kto to robi. Chirurdzy nie wiedzieli, pielęgniarki nie wiedziały, interniści nie wiedzieli. Znaczy, mieli to gdzieś tam w świadomości, ale nie wiedzieli, że to jest tak ważne. Teraz do wyleczenia pacjenta potrzebny jest oczywiście lekarz prowadzący i potrzebny jest mikrobiolog, ewentualnie farmakolog kliniczny, który będzie mówił o penetracji leków, o ich dystrybucji, bo to też jest niezwykle ważne. Mikrobiologia jest ważna, żeby uświadomić lekarzom, uświadomić pielęgniarkom, dlaczego leczymy tego pacjenta, po co podajemy antybiotyki ogólnie, doustnie bądź pozajelitowo, po co podajemy antyseptyki, po co są nowoczesne opatrunki, jak to zastosować i jakie drobnoustroje, bo to też, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko dynamiczne. W związku z tym drobnoustroje, bakterie przede wszystkim, ale również grzyby chorobotwórcze, bardzo się zmieniają. I do tego jest potrzebna mikrobiologia. To my przynosimy tą najnowszą wiedzę dotyczącą etiologii zakażenia. Kiedyś nie mówiliśmy o tym, że własna flora pacjenta, jeżeli mamy ranę przewlekłą, ta własna flora przetacza się po skórze i przykleja się do tego miejsca, które jest uszkodzone, które jest raną przewlekłą. Mieliśmy taką wiedzę, że własne bakterie nie są w stanie spowodować zakażenia. Teraz już wiemy, że jak one zmienią swoją niszę ekologiczną i ze skóry zdrowej, czy z błon śluzowych, czy z przewodu pokarmowego przeniosą się na to miejsce uszkodzone, one mogą spowodować u pacjenta spustoszenie w postaci głębokiego zakażenia. No i po to jest właśnie mikrobiologia, że mikrobiolog współdziała z lekarzem. Mówi o zakażeniach, mówi o nowoczesnym leczeniu antyseptycznym, o nowoczesnym leczeniu antybiotykowym.